Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Zadania w 60 minut. Wracamy do rozwiązywania zadań. Ostatnio miałem trochę przerwy. Obowiązki nie pozwoliły mi za bardzo nagrywać dużo filmów, natomiast mam nadzieję, że niebawem to się zmieni i częściej będę publikował będę publikował wideo z rozwiązywania zadań. Także nie przedłużając, lecimy. Startujemy z pułapu 3058, białych posunięcie. Ok, to co mi się nasuwa, wieża bije i po skoczku możemy zagrać skoczek F6. Król będzie musiał odejść. I jest tutaj macik. Oczywiście w międzyczasie też atakujemy hetmana. Pytanie, czy po szachu przeciwnik może odejść? Nie może, bo dostanie tutaj. Czy nam tak naprawdę coś grozi? No grozi nam mat w jeden, więc musimy być dosyć aktywni i szachować. Szach, jeszcze raz. Skoczek odbija, skoczek F6. Król nie ma jak uciec. Musi iść tu, jest mat tutaj. Super, mat w 3. Pierwsze zadanko za nami. Lecimy dalej. Goniec H3. Posunięcie białych. Oczywiście grozi nam jakiś skoczek E3, natomiast patrzymy się na czarnego króla, bo on jest tutaj odkryty. Nasuwa się oczywiście szach. Odejście tutaj na D7. Można kontynuować hetman D5, król C8, no ale co dalej? Jest jeszcze oczywiście tutaj atak, właśnie, czyli szach, tu i może po prostu hetman H3. Nie widziałem w ogóle na początku hetman bije H3, ale wygląda, że hetman H3 kończy, no bo trzeba zagrać posunięcie E6 i następuje hetman E6 z matem. Dobra, gitara, lecimy z następnym. Posunięcie A bije B5, posunięcie czarnych. Okej, fajne zadanie wydaje się. Powiedzmy, że A4. Moja idea jest taka, że ten goniec nie może nigdzie odejść, bo za każdym razem będzie groził tutaj mat. Więc po A4, nie wiem, D7, A3, hetman, wzięcie i goniec C4. Może po prostu dalej możemy zagrać wieża H8. Jeszcze raz, A4. Jest jeszcze posunięcie E4. No ale zagramy A3. No i grozimy posunięciem po prostu A2, więc ten goniec, jeżeli odejdzie, to dostaje mata biały. Jeżeli następuje bicie, pchamy A2, szach, tu, D7. Chwila. Zawsze możemy po tym odbić, po prostu. Tylko, że wtedy jest goniec C4, czyli jeszcze raz. A4, E4. Możemy spróbować też zbić. I po ewentualnym F5 też możemy zbić. Król bije. A3, goniec C4. No ale wtedy mam posunięcie E3 z groźbą albo E2, albo A2.
Jeżeli A4, jakieś B6, A3, B7, no tu nic nie ma. Tu też bez sensu. Myślę, że A4, E4, ok, to jest najsensowniejsze. No i tak, liczyliśmy F bije E4. Jeszcze raz, jeżeli zbijemy... Ok, różnica jest taka, że on nie musi grać F5, bo już ma pole G4 do ucieczki. Czyli powiedzmy wzięcie... No ale ok, E6. Tu E3. Tu E2, wzięcie A2 tutaj. A jeżeli zagramy A3 i nam zostanie zbite na F. A2, szach. Może zagramy coś takiego jak król H7. No ale to wtedy nawet jakieś... Nie wiem, E6, hetman. Chodzi o to, żeby nie dać kont gry białym. Pytanie, czy bijemy, czy pchamy. Jeszcze raz, załóżmy, że weźmiemy E6, A3, D7, A2, E7, hetman. Nawet jeśli dorobi hetmana, to mamy posunięcie szach i po zasłonięciu się jest tutaj wieża H5 mat. Czyli wydaje mi się, że możemy po prostu raz tu zbić i potem pchać pionka. Nie podoba mi się idea, żeby od razu iść, bo po odbiciu... No ten F6 nie podoba mi się ten ruch. Co prawda mamy król H7. E6, hetman. No to też powinno być dla czarnych wygrane. Nie wiesz, że te trzy piony będą nie do zatrzymania. Dobra, czy tu jest jakiś trik? Jeżeli weźmiemy... Załóżmy, że F5. No to weźmiemy. Wzięcie. Pchamy. Goniec C4 i pchamy. Dobra, ryzyk fizyk. Wydaje mi się, że bicie jest wystarczające. Nie jest wystarczające. Czyli jednak pójście tu i król H7. Goniec C4 i hetman. No, szkoda. Bo rozważałem to, natomiast nie wiem w sumie czemu. Spróbujmy sprawdzić. Jest zawsze to ciekawe. Wzięcie tu. Było E4, tu... Chwila. Tutaj... Ja zdecydowałem się na zbicie. Jak czarne, jak białe tutaj remisują. Król G4? F5, okej, F5. No nie, no chwila. Zostawmy tą pozycję, bo ona jest dość ciekawa. Czemu bicie nie działa? Na razie na głębokości 18 minus 2 pokazuje. Goniec C4. Król G4. No ale chwila, no jest A3. Okazuje się, że to też działa. Widocznie nie działa aż tak dobrze jak może ten ruch wcześniejszy A3. Okej, różnica jest taka, że komputer pokazuje minus 7, minus 8 po A3, a tylko minus 2,22 po FBE4. Co wydaje mi się, że dalej powinno być poprawnym rozwiązaniem. No ale okej, nie.
Nie przedłużając, przejdźmy do next game. Król B4, posunięcie czarnych. No okej, tu jest król B6, tak? I dziękuję. No okej. Prosta opozycja. Czarne zagrały posunięcie hetman na G2. Białych ruch. Grozi nam bicie wieży. Grozi nam może też jakieś szachy na F2. Co my mamy w zamian? Atakujemy na G7, atakujemy na F7. Mamy goniec G5 z groźbą mata na E7. Tylko że po goniec G5 od razu nastąpić może F6. Może najpierw należy pionkiem zbić na G7. I po wieża G8 goniec G5. Czarne mogą zagrać goniec F2, król E2. Tylko że wtedy jest goniec D4 z wygraniem hetmana. No dobrze, jeżeli zagramy hetman bije G7. Hetman G7. To tak naprawdę hetman F2, król D1, hetman F3. Okej, okay, skoczek E2, ale hetman G7, hetman H1 nie działa oczywiście, bo jest wież hetman G8, hetman H8. Czyli po hetman G7 trzeba zagrać albo hetman E2, albo goniec F2, król, niech będzie E2. Goniec G3 szach. A to może inaczej. Trzeba odejść na D2. Czyli hetman G7, goniec F2, hetman D2. Znaczy nie hetman D2, co ja mówię, król D2. Pytanie jeszcze, czy po hetman G7, pion odbija wieża G8 i bijemy na G1. Jak materialnie stoimy, no mamy wtedy sporo pionków. Może hetman G7, goniec F2, król D2. I jeżeli teraz po wymianach, no to już nie mamy tego gońca, czyli trzeba będzie odejść królem na E2 mimo wszystko. I po ewentualnym hetman goniec G3 szach. No właśnie, co dalej? No nie do końca mi się to podoba. Ten hetman G7 chyba nie do końca jest dobry. Jeszcze raz, H bije G7. Goniec F2.
Niech będzie król. No nie, król D1 nie można, bo hetman H1, hetman E1 mat. Czyli trzeba iść na król E2. Goniec F2, to może ja pokażę. Tu, szach. Tu. Czy ma jakiś odkrywkowy szach? To może jeszcze inaczej. Idziemy na D2. Tylko, że jest ten szach. Skoczek tu. Bicie. No i nie mamy nic. A znowu, jeżeli zagramy tak i tak, no to jest szach tu. I po jakimkolwiek odejściu królem jest mat tutaj. Czyli nie ma czasu trochę na ten ruch. Czy mamy w ogóle takie posunięcie do rozważenia? No myślę, że nie, bo po pierwsze może uciec, po drugie może nawet zagrać tak. To jeszcze raz, hetman G7 w takim razie. Szach. Tutaj. Goniec G3. Król E3. No ale wtedy jest hetman F2 z matem. Hetman G7. Szach. Król D2. Szach. Ale nie, no wtedy nie ma szacha, bo bije. Czyli jeszcze inaczej. Tutaj. Szach. Odejście tu. I po szachu na G3 mamy skoczek E2. Goniec F4. Król może uciekać na C3. Skoczek E2 i król potem ucieka na C3. Hetman G7. Szach tu. Szach. Skoczek tu. Czy jest jeszcze coś innego? No tu nie ma, bo jest bicie. Wydaje mi się, że to działa. Nie działa. Czy ja coś przeoczyłem? A może przeoczyłem jakiegoś wieczniaka? Czyli co, pionkiem? Też nie? O kurczę. To niespodzianka. A może skoczek E2 od razu? Może goniec G5 jednak? Jednak? A nie ma F6? No, odrzuciłem, bo bałem się posunięcia F6, ale może teraz jest bicie. I po biciu tu jest hetman tu, okej. No ale chwila. No ja teraz muszę odejść królem. A, idziemy tutaj i po tym oczywiście odchodzimy tu i nie ma mata, bo jest wieża tu. Ten motyw widziałem, tylko teraz jest chyba wzięcie, właśnie. No okej, nie było to aż tak trudne, ale niedokładnie zagrałem. Jedziemy dalej. Hetman E7. Nasuwa mi się posunięcia wieża D8 od razu. Ale nie wiem, czy to w ogóle działa. No nasuwa się też bicie, szach. Tu i co? Szach. Zajmę figurę w plercy. No jest jeszcze też takie. Taki ruch. No po tym tak w ogóle to... No właśnie. Może na skoczek D7, ale to wtedy hetman bije tutaj. Wieża D8 wygląda zacnie. Dobra, wzięcie tu, szach,
tfu, chociaż może nie wygląda zacnie, no bo sobie odejdzie, no i w sumie wymiana, okej, okay, bez sensu. Jednak bez sensu, czyli Hetman bije f4. Co nam grozi? To my grozimy raczej tu wzięciem. Skoczek d7, szach. Nie no, to musi działać. Okej, okay, zadanie na jeden ruch. Ciekawe. Białych posunięcie. Mamy wieżę w plecy. Goniec się nie może ruszać. F4 bardzo kusi. F4, król F4 i co dalej? No i chyba mat hetman E3, prawda? Jedyny ruch to król bije i hetman E3. Z matem. Dobra, mat w 2 akurat udało się znaleźć. Król E5, posunięcie czarnych. Czarne idą do góry. Białe idą na dół. Ja muszę sobie powoli, w ogóle kawka na trochę energii. Nie możemy dopuścić do promocji tego piona, jednocześnie chcemy promować swojego. Załóżmy, że zagramy posunięcie D3. Biały może zagrać E7. D2 skoczek E3. To znaczy na pewno, może nie na pewno, ale D3 raczej jest wymuszone, bo nie chcemy stracić piona. D3, E2. D3, E7. D2. Skoczek E3. Może wtedy wieża G3? Okej, okay, chyba mam. To, co mi się wydaje, że działa, to posunięcie D3. A może nie działa? Chyba nie działa, bo zapomniałem, że białe mają jedno tempo. Ale okej, okay, D3, E7, D2, skoczek tu. Zagramy tak. Nie ma hetman, bo wieża bije. Jeżeli król podejdzie, to my i tak bijemy. Dorabiamy hetmana, hetman i skewer. Więc tu, tu, tu. Skoczek tu, wieża tu. Jeżeli skoczek sobie zagra na D1, to gramy wieża, wieża G1. Idea jest taka, że po dorobieniu hetmana mamy szacha. A po odejściu skoczka chyba dorabiamy po prostu. I po wybiciu. Pytanie, czy jest król E6? Chyba jest król E6. To może po prostu nie dorabiamy, tylko wtrącimy szacha. I po król F6 idziemy na król D6. Dokładnie tak. D3, skoczek E3 od razu. To tu już chyba, no właśnie, czy D2 można zagrać? Wydaje mi się, że można. Pytanie, czy wieża G3 najpierw?
Wieża G3 to król tu i po biciu, biciu, pionek jest atakowany. D2, E7 i teraz wieża G3. Super, i teraz wieża G1. I teraz szachulec. Mamy to. No i gitara. Lecimy dalej. Wieża F4, białych posunięć. Mamy wieżę mniej i grożą nam tu maty. Jakieś tu, tu. Czyli musimy być mega aktywni. Dobra, jest opcja zaszachowania tutaj i potem dania drugiego szacha tutaj. To jest jedna z opcji. Jest opcja dania szacha tutaj. Ona mi się podoba mniej, bo jest wieża F7. Zacznijmy od wieża E5 szach. Król ma trzy możliwości. Jeżeli pójdzie na D7, damy szacha tutaj. Musi iść na C6. Szach na E6. Musi iść na B5 bądź D5. Ok, zapomniałem jeszcze, że po tym szachu możemy zbić tutaj. Chociaż nie wiem, co to wnosi. Nie za wiele. W drugą stronę oczywiście wydaje mi się, że to w ogóle nie działa, bo jest szach. Odejście tu bądź tu, jest następnie szach i potem hetman matuje na G7, więc będzie musiał na pewno czarny odejść na pole D7. I może tutaj robię jakiś błąd. A może chwila, szach odchodzi tutaj, wieża D6. Chodzi tu bądź tu. Mam szacha tutaj. Odchodzi na czwartą linię. Jeżeli w ogóle odejdzie tutaj, to jest jeszcze jakiś szach tu i bicie tu i bicie tu. Doliczmy to. Szach, tu. Szach. Król C6. Właśnie, nie ma... Co ja, chwila, bo ja liczyłem wieża D6, a przecież... Wieża będzie na E5. Tu, 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 tu. Załóżmy, że tu. Nie może, bo hetman. Czyli może odejść tylko tu bądź tu. Ok, po odejściu na B5 weźmiemy na B7 i po odejściu na linię A jest mat wieża A6, czyli będzie musiał iść na D5. Tu, tu. Szach, król C6. Tu, król D5. I szach tu. Musi odejść na linię C i wygrywamy. Dobra. Żeby się nie pomylić w jakiś głupi sposób. Szach. I szach. No i nice.
300 przekroczone, idziemy dalej. Jak się rozpędzić, to porządnie, z górki na pazurki. Wieża H3, bij czarnych posunięć. No dobra, jest tu duży bałagan na tej szachownicy. Pierwsze co to hetman F5 przychodzi mi do głowy. Ale pewnie po hetman F5 jest wieża H2. A fajnie było mieć hetmana na H5, żeby patrzył na F3. Może posunięcie wieża G3. Wieża G3 wygląda świetnie. Jeżeli wieża zbije, to bijemy najpierw na H4, król G1 i potem bijemy na G3 pionkiem. Grożąc pogoniec E3, hetman H2, król F1. Nawet wieża bije F3. Król E2. Nie no, król E2 nawet nie będzie. Grozimy matem po prostu. Wieża G3. Czy można pobronić tą wieżę? No nie. Jeżeli wieża odejdzie, to bijemy tu i alleluja. Tu, bicie tu z groźbą mata. Tu, bicie, król tu i bicie. Chwila, tylko że tu jest skoczek. Bije. O czym zapomniałem. To znaczy inaczej. Tu oczywiście, jeżeli skoczek bije, to jest nice, tylko że po tym wieża bije. A chwila, może my po prostu odbijemy tutaj. I jeżeli goniec odbije, to szach. A jeżeli goniec zbije tutaj, bądź cokolwiek innego. Właśnie. Jeszcze raz, wieża G3, wieża G3. Może tu jeszcze jest jakieś wtrącenie? Jeszcze raz, wieża G3, wieża G3, hetman, król tu, bicie. Jeżeli goniec bije G3. Faktycznie może tu być jakieś trącenie, bo ten skoczek jest bardzo wkurzającym skoczkiem. Odbicie najpierw. Goniec tu. Szach. Tu. A nie, no to wtedy wygrywamy tak. Okej, dobra, czyli jest najpierw odbicie. Nie bijemy na H4. Czemu nie bijemy na H4? Bo chcemy mieć możliwość wzięcia na F3 i G2. Czyli wieża G3, wieża G3. Bijemy na G3. I tak, jeżeli skoczek bije, no to mamy mat. Jeżeli goniec odbije, to podobnie. A jeżeli bicie jest na E3, to wtedy nastąpi szach. Król musi uciec tu bądź tu. Szach. Król musi iść na F1 i wieża F3 z matem. Wieża bije E3. A to
w tym przypadku nowinka. Okej, szach. Tu szach, tu. Tu ładnie. Może goniec 4 będzie. Jak ja przeoczyłem w ogóle wieżę E3? Nie no, wydaje mi się, że no, damy dwa razy szacha i po prostu weźmiemy na E4, grożąc matem. Jeżeli goniec odejdzie gdziekolwiek, to mamy bicie tu. Okej. Chyba jeszcze damy jednego szacha, co? I teraz chcę bić na E4. No G2, G1 też bez sensu. No dobra, bijemy tutaj. Co nam zagra? Musi zrobić coś z tym gońcem. Odejdzie tutaj. Ciągle mając figurę więcej. No może tak być. To wtedy zbijemy tutaj. A to hetman odbija i... Dobra, myśl. Goniec bije 4, goniec G1. Jak teraz to wykończyć? Mamy szacha tu. Mamy jakiś G2. G2, król F2. Można wtedy dać szacha na H4, to weźmie na G2. Goniec tu, tutaj. Szach tu. Szach tu. Jest trochę za mało. Znaczy mamy trzy pionki za figurę, co prawda, ale... A może tak, wzięcie tu, tu szach, jakiekolwiek odejście pewnie na E1. No nie wiem, może wzięcie na F3. Z planem goniec D5. Nie chcę wiedzieć tego rozwiązania, bo nie do końca jestem pewny w 100% dlaczego to... Okej, okay, rzućmy szybko okiem. Nie wiem, co tu było zagrane, chwila. A, wieża H3 było zagrane i jest tak. Tak, tak. Wieża E3. Hetman tu, tu, szach tu. Dobra, goniec E4 jest jedyne. I komp mówi goniec bije G3. A ja nie widziałem za bardzo po tym, co robić. I tutaj jest jedynym ruchem goniec... What?
Okej, okay, no to tu bym nie znalazł tego ruchu. Ja liczyłem jakieś szachy. Ewentualnie wtrącenie, chociaż to mi się nie podobało. No, to znaczy goniec D3 jest jeszcze ruchem do zagrania i z czarne mają przewagę. Natomiast jedynym ruchem na minus 8 jest tego, co komp mówi. Goniec bije F3. Idea jest... A, okej, okay, idea jest taka, że po wzięciu odbijamy i ten pionek dochodzi. No to... Nie do końca widziałem już końcówkę tego rozwiązania. Lecimy dalej. Skoczek F4. Czarnych posunięcie. No na pewno rzuca się w oczy to, że skoczek na F4 po odejściu naszego skoczka może być atakowany przez hetmana i wieżę. Jeżeli zagramy skoczek D4, to trochę dziwne. Wymiana wież czy coś nam daje? No nie wiem. Nie jest jeszcze ruch jakiś H5, ale to hetman G6. Skoczek H4. Skoczek H3, skoczek H6. O! Może skoczek H6 jest fajnym ruchem. Szukałem jak odejść tym skoczkiem. I skoczek H6 atakuje hetmana i atakuje skoczka na F4. I teraz... Hetman D7, no to wymiana na E1 i wzięcie na F4. Skoczek H6, to jest rozwiązanie, musi być rozwiązaniem. Co zagrają białe? Mogą zagrać gdzieś skoczkiem. Ale to wtedy nawet możemy bić i tu, dobra. Najpierw wymiana wież, tu byśmy się nadziali na... stratę wieży, więc teraz trzeba wymienić wieżyczki i teraz dziabnąć na F4. Voila. H5, posunięcie białych. Mamy, co my tu mamy? Wieżę za dwie figury. Mamy dwa silne piony F4, E6. Grozi? Może nie wiem, czy grozi, ale... Wieża na G3 teoretycznie jest wieżą niebronioną. Grozi goniec H4? Chociaż zawsze E7, jakieś E8. Może wieża G5 trochę bez sensu. Goniec F7, wieża G3. Goniec H5, wieża G3. Może wieża E5. Raz, że schodzimy z tej diagonali H4, E1. Dwa, atakujemy na H4. Trzy, grozimy biciem na H5. Wieża E5 to jest mój kandydat. No grozi przede wszystkim, gdybyśmy mieli wieżę na E5, no to grozi wieża H5, król G7, goniec F7 szach i bicie na G8, tak? Więc... Tu muszą się wykazać czarne. Załóżmy, że H4. Wieża E5, H4. Wieża H5, szach. Król G7. No i dalej goniec F7. A nie. Nie, bo goniec...
Goniec F7 to hrabia G3. To najpierw wtrącimy wieża H7 szach, król idzie na F8 bądź F6. Wieża F7. Król bije na E6. I możemy zagrać wieża E3 szach. Król idzie na D6. Co prawda możemy zbić na E7, ale on nam zbije na G6. No to jeszcze raz. Wieża E5, H4. Może po prostu jakiś cichy ruch wieża G4. Żeby nie przeginać. I też wygląda to bardzo ok. Dobra, myślę, że wieża E5 to jest ruch H4. No i teraz tak skłaniałbym się ku wieży G4. Nie doliczyłem na razie nic po wieża H5, król G7. Szach, król F6. Szach, król po prostu bije na E6. Szach, król idzie na D6. No i mamy ciągle niebronioną figurę tutaj na G6. Można w międzyczasie po wzięciu na E6 zagrać F5. Król sobie przejdzie tu, no ale dalej mamy tą wieżę niebronioną, więc i tak macie atakowaną, więc musimy nią gdzieś zagrać. A wieża G4 ciągle jest poważna groźba. Szacha tu i odejścia gońca z atakiem na wieżę. Dobra, tu, tu, szach, tu, goniec tu. Jeżeli tu, goniec tu, tu. Nie wiem, wieża G4 wydaje mi się bardzo sensowne. Zadziałało, git. Następne. Jak to w ogóle z czasem, widzowie? Ile nam zostało czasu? 13-12 minut mam jeszcze. To może jedno, dwa zadanka się uda zrobić. O, jakie fajne zadanko. Szach, 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 szach. Chyba znalazłem rozwiązanie, ale jeszcze się muszę upewnić. Szach, szach. Wieża G7, król G7, wieża H7, król G8. I teraz myślę nad dwoma ruchami. Albo skoczek E6, ale on jest trochę dziwny, bo jest nawet skoczek B1. A jeżeli wieża H8... Król weźmie, hetman H2, król G7, szach na H7, król F6, skoczek G4, król E7 i nam czmycha. A, chyba tu jest inny patent, też fajny. Wieża H8, goniec H8 i hetman H2. A nie, no przecież jest hetman bije G5, szach. No, to bym ładnie zrobił. Dobra, to jest jakieś takie triki.
A może inaczej. Wieża G7, król G7, hetman E5. I to ma o tyle więcej sensu, że po hetman F6 jest oczywiście wieża H7 i wygrywam hetmana. Po król G8 jest mat na H8. Po posunięciu F6 jest wieża H7. Król G8, hetman E6 z matem. Dobra. Rachciach pach, rachciach pach, rachciach pach, rachciach pach. Okej, 2,50. Nie jest źle. Wieża G3. Posunięcie czarnych. Cóż my tu mamy? No na pewno targetem jest król. Szukamy jak go zamatować. Goniec E2 to jest pierwszy ruch, który przychodzi mi do głowy. Jest tu kilka gruźb. Jeżeli zagralibyśmy najpierw skoczek E2, goniec E2, goniec E2, no to się zaczyna materiał za bardzo wymieniać. I nie widać jak tam zamatować. Póki co. Można też na raty zagrać coś w stylu wieża G5, wieża H5. Tylko wieża G5, skoczek F3, goniec F3. Wieża G5. Goniec E2. Goniec E2, no to może nawet skoczek F3. Tylko, że wtedy wieża G3 jest. Goniec E2. No dobra, ale załóżmy, że mamy gońca na E2. Co dalej chcemy zrobić? A może jakiś taki ruch goniec H3? Okej, okay, no nie jest to łatwe zadanie, które od razu mi przychodzi do głowy. Rozwiązanie. No może po prostu wieża G5. No i grozi poważnie wieża H5. Jakbyśmy już mieli wieża H5, no to nie ma obrony przed matem. Trzeba zagrać go wieża H3. No i wygrywamy dużo materiału. Wieża G5, skoczek F3. To goniec bije F3. Hetman bije F3. I znowu wieża H5. Wieża G5. Skoczek F3, goniec bije F3, wieża F3. No nie, no to musi działać. Wygrywamy jakość chyba, przynajmniej.
Wieża G5, hetman B7, bez sensu oczywiście. Dobra, skłaniam się na wieża G5. Nie widzę nic innego, jak mają się białe przed tym bronić. Dobra. No tu nie mamy wyjścia, jest fork. Nie widzę żadnych trików. Trzeba dziabnąć. No i tu po prostu gramy tak. Tak, trzeba dziabnąć. I mamy figureczkę. Gitara. Dobra, ojoj, pionkóweczka. Pieszka wzięła. No, zamkniętymi oczami będzie tu posunięcie C6. A4. A raczej nie C7, bo król D7. Ale to jeszcze dojdziemy do tego. No dobra. Tu, tu. Jeżeli C7, król tu, król tu, to po prostu A3. I jesteśmy za wolni. Tu, tu. Stawiam na król C5. A3. I bym powiedział, że jest król B6. A może nie. A może jest C7. Król tu. I teraz król B6. Idea jest dość prosta. A, dobra, już widzę. Jeżeli jest A2, no to oczywiście jest E6. Po wzięciu jest hetman. A jeżeli zagra na królem na C8, no to mamy E7. I po dorobieniu hetmana jest mat. Dobra. Sprawdźmy. Król C5. Oczywiście D4 też jest możliwe, ale chyba możemy nawet dziabnąć. Bo jesteśmy w kwadracie. Po A3, król C3. Tu. I teraz posunięcie E6. A spryciarzu ty. Ale na szczęście. Chwila, chwila, nie wiem czy to takie szczęście. Hetman, hetman. Szach. Tu. No i nic innego chyba nie mamy, co? Zdziwiłbym się, jak byłby to skoczek, bo to... Dobra. No fajnie by było zmusić króla, żeby był tu i dać sobie szaszka. No musimy zagrać tak. Bez dwóch zdań. Król odejdzie tu. No nie wiem. Po prostu E7, no. Może jeszcze szacha wtrąćmy. Będzie musiał odejść tutaj. Nie chcemy zagrać tak, bo... Jaki jest powód? Jakiś na pewno jest. No bo po pierwsze ten król jest blisko piona, więc jakiś szach gdzieś skądś i tracimy go. Dałbym tu jeszcze jednego szacha. No raczej nie wzięcie tutaj. Kurde, jeszcze?
No już teraz chyba pchamy. Szach, ojejku, jeszcze muszę znaleźć odejście. Ależ to... No najlepiej tak, żeby nie było żadnego szacha. Jeżeli zagralibyśmy tu, to jest szach tu. I teoretycznie możemy się schować. I nie ma szaszków. Jeżeli byśmy zbili, no to tu będzie trochę tych szachów. No skłaniam się ku król b7. Nawet jeśli dostaniemy szacha tu, no to idziemy na białe pole tutaj. Ale się zdenerwuję, jak to nie jest król b7. Dobra, uff. No dobrze, mamy to. Godzinka minęła, 60 minut minęło. Więc dzisiaj tylko dwa błędy. Zaskakująco dobrze, bo już poziom tych zadanek się robi coraz trudniejszy. No ale okej, pniemy się do góry. I będziemy próbować pobijać kolejne rankingi i rozwiązywać coraz to trudniejsze zadania. Ja Wam dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!